Uszanowanko, dzisiaj każdy do gry, mamy do zebrania jeszcze jedną zębatkę i do pokonania jednego bossa, ale jak wejdziemy do gry... Pokonaj chaos. Czyżbyśmy mieli jakiegoś zdrajcę, który stanął po stronie chaosu? Dobra, let's go! Jedyne co przed tobą stoi to zwiastun chaosu. Stary wróg Hildy, czyli naszego dobrego ziomka. Przyjdź przygotowany i nie cofaj się, chaos zniszczy ten świat dookoła ciebie. Gdybyś gotowy znaleźć skrzyżowanie wszystkich czterech ziemi. Jestem trochę jakby na skrzyżowaniu. Czy jestem gotowy? Mógłbym być bardziej, na przykład jakąś odporność przed chaosem, coś takiego, ale dobra. Ty mi tylko pokażesz to? Talia, bla bla bla. Czy zebrałeś jakieś trofea, żeby zebrać nagrody za jej głowy? Teraz actually mógłbyś to zrobić, bo ktoś wystawił za nich nagrody. Ja naprawdę próbowałem czytać te książki, nadążać nad fabułą, ale tam jest po prostu tak mało wyjaśnione. Wszędzie jest jakiś ojciec i w ogóle. Ja nie wiem, czy oni wszyscy są rodzeństwem jednym wielkim? Na jednego wysyłają list gończy, że ma być żywy, na innego, że nie żywy. Nie rozumiem. Wyglądałeś jak ktoś, kto nie mógłby osiągnąć tego, co nam się nie udało, ale... Proszę bardzo, udało ci się. Teraz awatar chaosu jest wolny w świecie. Będziesz musiał rozkminić, jak go przywołać. Nie pamiętam, co to coś potrafi zrobić, ale ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, jest to, że umarłem od niego. Dobra, skrzyżowanie wygląda trochę jakby było bardziej niżej. Nie wiem, muszę gdzieś tu poszukać. O co? To jest to dziadostwo? What? Nie, to jest coś innego. Czerwoną bramę po prostu uruchomiłem. What the hell? Czym ty jesteś? 18 level. Mocny chłop jest. Bum. Ty, kurde, serio mocny. What? O kurde, ej. To może być on. Weź ty wywalej. Zamrażę się jeszcze raz. Pyk. I pyk. Te naboje są ulepszone na maksa. Ja nie jestem w stanie mu nic zrobić praktycznie. Chłopie, ile to ma życia? I ty, może naboje orderowe, specjalne na chaos by się przydały. Ale już nie mam. Ty nie, ale to nie może być koniec. Jakby chłop jest po prostu jak mocny przeciwnik. A to nie jest żaden boss. Jak zwykły taki chaosowy ziomek. Jeszcze coś musi być. Jest długi, ale łatwo go unikasz. No patrzcie, tutaj sobie ucieknę. Tutaj coś robi, a robi gluty. Rozwala dużo ziemi. No spoko, ale... O! Odpala się. Ale tylko trochę. Zaczyna spawnować. No i laserek. U nie, 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 nie bramy, nie bramy. Weź mi wywalaj z tym wszystkim. Oczko, wypad. Laser. U Jezu, obrywałem. Weź chłopie, pyk. Nie, 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 znikaj. Oj, ale ziemia będzie rozwalana mocno. Trzeba wysadzić. Uciekam. Chłopie, ty, mały, chcesz pomóc? Za laserem oberwiesz. Dobra, i bum. Jedna trzecia jeszcze padła. Albo jedna czwarta? Laser. Ten laser powinien bardziej na mnie naprowadzać. Zbyt łatwy jest do uniknięcia. Odpalisz się jakoś bardziej? Pół życia prawie ci zjadłem. Aha. Robisz znowu te meteory. Ło! A teraz co robisz? A. Takie laserki. Ty, bo jest mały problem. Półtora minuty. Ja nie zdążę. Ty, brama, chcesz może ten, cofnąć mi czas trochę? Bra, pyk. Pyk. Nie. O, teraz jest więcej laserków. Okej. Ale to dalej jest za łatwe. Poprzednie bossy były znacznie trudniejsze. Tu musi coś być, no na 100%. Chłopie. Tepanko. Pyk. Nie, nie wyszło. Dobra, trzeba się leczyć. A nie mam żadnych potek. Pyk, brama. Brama rozwalona. Ale muszę jeszcze tam zebrać dziadostwo, żeby cofnąć ten czas. Już się czas kończy. Dobra, pyk, 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 pyk. Cofnąłem. Lecimy tu. Ale może nie do lodowego. Ale chaos nie ma żadnej własnej takiej muzyki. Jest normalna muzyka jakby ze świata, jakby nic się nie działo, nie? Tak dziwnie. Nie! Rifta chcę rozwalić! Daj mi rozwalić Rifta! Dobra, rozwalony. Ale nie spanuj nic. Chaos zredukowany, ja uciekam. O kurde, ej, to duże. I nie mam czym leczyć. Nie, to przyspiesza tylko. O chłopie, ty, ja bez kitu nie mam czym leczyć, absolutnie.
Tylko podstawowa regenka. A to jest trochę mało. Nie, o Jezu, źle. Już wkrótce będzie leżał. Nie. O Jezu, to dziadostwa jeszcze zrobił. No, no, no. Dobra, to czy to leży? Nie zagraża mi na razie? Za późno. Ty łatwiej jesteś, gościu. Empty? Oj, dobra. To tymi nabojami mogę tylko walić. Tylko mogę go zamrażać, tak? A nie wszystko mogę zamrozić, portalu nie zamrożę. Cały świat tu jest rozwalany, patrzcie jak to są dziury. Chłop zaraz będzie leżał. Może nawet teraz? Nie, jeszcze nie? Ale zaraz. I bum. Dobra, nie, jeszcze raz. I bum. I leży. To było łatwe. Chaos was pushed off for now. Pushed back. Hello Wizard! Udało ci się, czarodzieju. Uwolniłeś świat od chaosu. Wróć do wieży. Wtedy odpocznij. Zasłużyłeś na to, czarodzieju. Znajdź mnie w Okulusie, w następnym świecie. A wtedy porozmawiamy o przyszłości. I ty coś zrobisz wtedy. To nie może być koniec. Nie, to było zbyt proste na koniec. To było zbyt proste. W sensie trochę wymagające było, ale w porównaniu do poprzednich dwóch bossów, to było łatwiejsze. Ostatnia zębatka. Jedziemy. Pokonałeś Harbingera Chaosu. Świat zaznał spokoju na moment. Ale jeszcze zostaje wiele tajemnic. Nie, to nie może być co? Co? Czy... Nie... Nie... Ej... Bo czekaj, bo coś się wyświetliło, ja tego nie przeczytałem. Czekaj, Alt F4, żeby się nie zapisało. Ale kiedy był ostatnio autozapis? Dobra, jak go już prawie rozwaliłem. Jest nieskończony czasu teraz. Ups, chyba nie o to ci chodziło. Brawo, przeszedłeś Wizard with a Gun. W przyszłości będzie dodane więcej kontentu. Możesz kontynuować granie, aby wzmocnić swoje spele, zebrać więcej girów, albo udekorować wieże. Ale to tak na poważnie? What? Czekaj, jak cofnę czas? No i teraz będzie znowu 5 minut. Ja mogę go rozwalać raz za razem. Dostałem coś z niego specjalnego w ogóle? Nie. Ale jak go przeskanowałem, to coś tutaj sobie odblokowałem, nie? Cryptomancer's Ropes i Increase Max Health 5. Cryptomancer's Ropes. Tak, o, ale to jest takie słabe. Oddawaj mi mojego plagusa. Upgrade'ów jeszcze wszystkich nie mam. Muszę trochę poskanować, dlatego tyle skanowałem, żeby właśnie mieć te wszystkie upgrade'y. A, dobra, brakuje mi tylko jednego. Dużego kraba. Ale chłopaki, coś mi tu nie pasuje. Jakby... jakim cudem to jest koniec gry? To nie mógł być koniec. Czekaj, czy to są dwie Hildy? The hell happened? O bogowie, udało ci się! Nie wiem, co teraz nastąpi, ale... cieszę się, że cię poznałem. I tyle. Ale tam jest obok druga Hilda. Chcesz mi wyjaśnić, co tu się wydarzyło? O Tali mówi. Dobra, ja walę. Ja miałem wszystkie naboje na maksa, nie? Tak. A chłopi tak strasznie, strasznie dużo przyjął. O, i tutaj jest pokazany chłop. A strasznie mi to nie pasuje. Przecież był ten jeden rider. Jeden rider, którego nie spotkaliśmy. Nigdzie. Mamy tu Hildę, naszego dobrego ziomeczka. Czterech rozwaliliśmy, był jeszcze jeden. Może nie wiem, oni go zachowają dla kolejnych update'ów, bo to jest roadmap. Będzie można dzierżyć bardziej potężne i różnorakie bronie. Będzie można też odkryć domowe obowiązki czarodzieja. A fistful of soup. Może nie wiem, jakiś update gotowania? Death and Bone. Explore new lands and new spells. Czyli tego jednego zachowali na kolejny update. Czaję. Ale nie, z tym chaosem. Oni mogli actually zrobić to dobrze. Mogli zrobić, żeby naprawdę wszystko wszędzie się rozwalało, żeby naprawdę było potrzebne ogromne przygotowanie, bo to tak właściwie nie miałem naboi specjalnie na chaos. Miałem informację, że lecę na chaos, walczyć z największym przeciwnikiem z chaosu i nie przygotowałem się do tego absolutnie. Żadnych potek nie miałem. Brakowało mi jeszcze paru mocnych enchantów ubrań. No zawiodłem się trochę. Jakby... wychodzi na to, że w poprzednim odcinku się działo najwięcej w całej grze. A ostatni boss to taki lamus.
Twórcy mówili, że większości osób to zajmie od 20 do 40 godzin, jak widać ja mam 12 do prawie 13, z czego byłoby poniżej 10, gdyby nie to, że ja się bawiłem różnymi zestawami, chciałem wam pokazać jak najbardziej różnorakie zestawy. Najpierw była elektryczność, potem farmiłem truciznę, potem farmiłem lód i te siłowe rzeczy. Kombinowałem nad wszystkim i tak dalej. Mógłbym to na spokojnie zrobić w 10, ale chciałem, żeby było ciekawiej po prostu. No, gra ma braki. Ma jakby dobre mechaniki, jest dobry zamysł, ale ma braki. Jakby już po dwóch pierwszych biomach wiesz, co będzie dalej. W sensie jakby masz na przykład jakiś metal, co nie? Jest taka pewna pula zasobów, która dla każdego biomu, każdego etapu gry ma swój odpowiednik w innym etapie. Czyli tak jak jest metal, to jest żelazo, ołów, kobalt, stal i tak jest z wieloma rzeczami. Po prostu jak chcesz coś ulepszyć, jakiś nabój na przykład, to musisz po prostu farmić to samo, co już farmiłeś wcześniej, tylko na nowym biomie. Jakby każdy kolejny biom to jest to samo, tylko z większym poziomem trudności i z pewnymi zmianami. No najpierw trucizna, potem mróz, potem płonący piasek i ten czwarty biom actually bardzo mi się podobał. Reszta była taka sobie. Kurde, kolejna gra, która miała ogromny potencjał, a nie wszystko tak dobrze wyszło. Jest spoko, ale mogło być znacznie lepiej. Także tak, ja update'y będę na pewno ogrywał, bo no zaciekawiła mnie ta gra i jestem ciekaw, jak to będzie się rozwijać. No, one będą raczej takie, że wiecie, po prostu jeden odcinek z tego i tyle. A jak na razie to by było wszystko w tej serii. Do zobaczenia i siemka.